Witam, proszono mnie o kolejny film z Pinetu. To jest dom Adosado. I ten dom jest dokładnie mój. Te piętro góry podnosiłem osobiście. Mamy tutaj ponad 30 metrów przestrzeni do wykorzystania dowolnie. Dom był niższy, cały dach nowy. Mamy tutaj taras i małą łazieneczkę z przecudownymi widokami na okoliczne góry. To jest dla ludzi, którzy lubią ciszę i spokój. Tutaj nie ma żadnej drogi. Tu droga kończy się na centrum miasta i tutaj nikt nie jest w stanie nam zakłócić ciszy. Maleńka łazieneczka. Na dole jest druga. Czyli u góry możemy zrobić spokojnie dwie sypialnie lub jedną wielką. Tutaj mamy już przedzieloną jedną sypialnię. Wszystko jest przygotowane. Bardzo dobrze tutaj ten dom pracował na wynajmie. Tu mamy drugą sypialnię. Klimatyzację. Dwa zestawy. Jeden u góry, jeden tutaj. I ten dom pójdzie za 45 tysięcy euro. Trzeba troszeczkę tutaj sobie włożyć, jak ktoś chce poprawki przemalować. Ale mamy dom, który dobrze się wynajmował. Super widoki. Na dole mamy wielki salon z kominkiem, który przywiozłem z Polski. Jak w nim się napali, to mamy tutaj naprawdę ciepło. Kuchnia nowa, przywieziona z Polski. Lodówka, pralka nowa. Na dole mamy, tu było takie patio, które zamknąłem. Tutaj łazienka, gdzie mamy nową kabinę prysznicową. Kibeleczek nowy, tutaj wszystko nowe. I mamy swoje podwóreczko. No najmniejsze chyba z wszystkich, jakie widzieliście. Ale za to mamy drzewko pomarańczowe, drzewko nieszpółkowe. Tu sobie można nawozić drewka do kominka. I to wszystko tylko za 45 tysięcy. Jeszcze do ewentualnie małej negocjacji. Także bardzo fajny domek. Polecam, sam w nim mieszkałem. Teraz pokażę jeszcze go z zewnątrz. Wychodzimy. Jest zrobiona nowa uliczka. O Pinecie jest film. Jak wpiszecie Pinet Kostrzewa, tam jest film, który mówi o wszystkich atrakcjach, które tu mamy. Tak wygląda dom z zewnątrz. A tu, gwoli przypomnienia, dom sąsiada. Do zburzenia, postawienia na nowo. I 15 tysięcy euro. A tu już możemy się wprowadzać od razu i sobie pomalutku tam malować, robić. Jak to uważa? Czekam na zapytania. pedro68@maupatlen.pl lub dzwonić na +34 634 802 410. Pozdrawiam.